Cześć, dzień dobry, witamy Ciebie w kolejnym odcinku specjalnym, specjalnej serii naszego bezogródkowego podcastu, w której to wyjątkowej serii odpowiadamy na Wasze przesłane do nas pytania. Jesteśmy oczywiście z Tobą w naszym stałym składzie, czyli jestem ja, Izaka Kaczmarek i Żaneta Wypiorczyk. Cześć, witaj jako Bezogródek, witamy Cię serdecznie w kolejnym, y, siódmym już odcinku tej specjalnej serii. Tak. I pytanie, które dostałyśmy, jest pytaniem z kategorii pytania dotyczące różnorakich obaw. I pytanie brzmi: boję się, że sobie nie poradzę, bo w moim mieście są już inni projektanci, a od zawsze chciałam zająć się projektowaniem ogrodów. Czyli powiedzcie, jak mogę zabłysnąć na takim rynku? No, i właśnie, co Tobie możemy, nasza droga słuchaczko, odpowiedzieć? Ogólnie myślę, że zobaczcie, takie obawy są tak naprawdę, w ogóle, zobaczcie, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach i w dzisiejszych realiach naprawdę rzadko kiedy jest tak, kiedy się otwiera jakikolwiek biznes że nie ma bezpośredniej jakiejś powiedzmy konkurencji, czyli że nie ma innych osób, które robią podobne rzeczy albo takie same, albo w tej samej dziedzinie. Tak? Jeżeli byś chciała otworzyć jakąkolwiek, by mi tu przychodziła na myśl inna działalność, czy to by była restauracja, czy butik z ciuchami, czy no nie wiem, zakład szewski, to z pewnością w Twoim mieście znajdziesz już takie, takiego rodzaju działalności. Więc um, uważam, że to absolutnie nie jest jakby, um, nie jest to problemem, że w Twoim mieście już ktoś coś takiego robi. Wręcz ja bym. Y Próbowała pokazać tobie, że to jest tak naprawdę dobra wiadomość, bo jeżeli ktoś już na tym rynku działa, to znaczy, że ten rynek istnieje, czyli jest rynkowa potrzeba. Jeżeli ten ktoś działa i jeszcze działa w jakiś sposób w miarę fajnie, że widzisz, że to fajnie funkcjonuje, no to to jest dla ciebie tak naprawdę pozytywna informacja, bo to znaczy, że ta osoba znajduje klientów. I myślę, że my też tak często, tak już parę razy używałyśmy takiego, Obrazowego pokazania, na zasadzie zastanów się, ile w Twoim mieście buduje się nowych um, osiedli, nowych domów, i tak dalej. Spójrz na to, jaka to jest skala, bo zazwyczaj ta skala jest tak naprawdę duża. I tych, um, więc tych potencjalnych klientów jest tak naprawdę dużo, a zawsze mówimy też o tym, że bardzo pozytywna e, informacja dotycząca naszego biznesu, że my de facto nie potrzebujemy zdobyć bardzo wielu klientów, żeby dobrze, w tym, żeby dobrze sobie radzić, żeby dobrze zarabiać w skali roku, tak? Tak naprawdę wystarczy ci kilkunastu czy dwudziestu kilku klientów rocznie, żeby Twoja działalność była rentowna i dobrze prosperowała, więc to nie jest jakiś bardzo trudny do osiągnięcia pułap, prawda? Tak, i zaczęłaś tutaj od przede wszystkim zdanie od słowa boję się, tak? Tego boję się i to jest właśnie tak, jak I zapowiedziała na początku, te obawy są takimi rzeczami, które blokują nas ludzi przed rozpoczęciem czegokolwiek, tak, bo boi się człowiek zacząć, nie umie się poruszyć na tym rynku za bardzo, chciałby, a, a się boi, tak jak napisałaś, więc tutaj będziemy cię namawiać do tego, że, żebyś właśnie te strachy w sobie po pierwsze przełamała i tak jak i zapowiedziała to że są inni projektanci ogrodów na twoim rynku tak że już działają no to bardzo dobrze bo właśnie znaczy się jest zapotrzebowanie de facto na tych właśnie projektantów tak. to jest bardzo dobra wiadomość grunt tylko jest Cały pizz polega tak naprawdę na tym, żeby się odnaleźć, musisz znaleźć jak gdyby swoją własną drogę, stworzyć swoją własną ofertę, zobaczyć w jakich po prostu stylach ogrodowych i przede wszystkim dla jakiej grupy ofert. Klientów, chcesz kierować tę ofertę, tak? Z jakimi ludźmi chcesz współpracować, o czym mówiłyśmy w poprzednich nawet odcinkach pod tytułem, jak znaleźć tego swojego wymarzonego klienta? I tu cię do tych poprzednich odcinków właśnie odsyłamy, żebyś sobie również to przesłuchała, tak? I znaleźć taką grupę docelową, z którą ta współpraca będzie tobie się po prostu układała tak jak należy, pomyślnie. I nie kierować się tym właśnie, co już jest, zrobić to w ramach takiego researchu tego rynku, tak, który już istnieje, ale znaleźć tą swoją własną drogę, i to już mówimy jako bez ogródek od lat. No i też często powtarzamy, że ta przysłowiowa konkurencja wtedy nie istnieje, tak? Bo jeżeli będziesz projektowała ogrody w tym stylu, w którym się czujesz świetnie, a nie to, co Proponują inni, bo to jest, zobacz, na tę chwilę tak zwane trendy, takie są tak, na rynku, taka jest moda, to nie znaczy, że ty również masz to robić, bo jest na to zapotrzebowanie. Tak, i stąd właśnie te obawy. To jest trendy, tak, ogrody typowe, minimalistyczne na przykład na Twoim rynku królują albo naturalistyczne, i że musisz już w tych stylach się obracać. To nie jest właśnie powiedziane. To. Ta grupa odbiorców będzie dla Ciebie przychylna i znajdziesz tak naprawdę również ich na tym, na tym rynku, nawet jeśli będziesz to robiła w inny sposób i będziesz robiła projekty ogrodów, nawet w tak zwanej niszy, tak? No to jest bardzo ważne, co, co tutaj powiedziałaś, i to jest bardzo ważna wskazówka, jeżeli już robisz, zanim ruszysz takie badanie rynku i dowiadujesz się, że na Twoim rynku, tam gdzie chcesz działać, są inne firmy, to przeanalizuj po prostu, w jaki sposób możesz się wyróżnić. Bo najgorsza strategia, jaką można przyjąć, to w pewien sposób naśladować, kopiować tak. e, i robić. Podobnie, dlatego że wydaje Ci się, że no te firmy, skoro funkcjonują, to to jest słuszna droga. E Wtedy tak naprawdę, no właśnie, wtedy tak naprawdę dochodzi trochę do tego, że się przepychamy między sobą i próbujemy walczyć o tego samego klienta. Tymczasem najmądrzejsze, co wydaje nam się tutaj, można zrobić, to szukanie tej swojej unikatowej drogi, pokazywanie swojej unikatowej wartości. Jeżeli na przykład zobaczysz, że w jakiś, kładąc jakby nacisk na coś konkretnego przepraszam, reklamuje się twoja konkurencja, to ty na to nacisku nie kładź, tak? znajdź inny wyróżnik swojej oferty, mm -hmm. znajdź inną drogę. To nawet nie musi być nisza dotycząca stylu, ale chociażby tego, w jaki sposób pracujesz z klientem, czy jak wygląda, e, wyglądają Czyli twoje... Czyli ten model biznesowy jak tak, był, tak, możesz w różny sposób sobie to rozkminić. Tak? tak samo na przykład z marketingiem. Jeżeli twoja konkurencja jest aktywna marketingowo i na przykład jeździ po mieście autobus e, oklejony, jej reklamą, to ty tego nie rób, tak? To ty nie wpadaj na pomysł taki, że czyli dobra, no to ja muszę dłuższy autobus, tak? To ja przegłowy wkleję e, z swoją reklamą. No nie to, to, to nie, to nie jest droga, tak? Znajdź inną po prostu reklamę bądź widoczna gdzieś indziej. Więc zarówno jeśli chodzi o ofertę, jak i o marketing. My możemy zawsze poszukać jakiś drogi, jakiegoś unikatowego sposobu i to nie znaczy, że musisz wszystko zrobić 100% inaczej, natomiast warto no gdzieś tam nie podążać śladami kogoś, tylko e, gdzieś tam równolegle szukać sobie jakiejś indywidualnej trasy i indywidualnej wartości, którą będzie prezentować Twoja firma. Bo zauważ, że ja to zawsze mówię, że my zawsze patrzymy, słuchajcie, na inne firmy projektowe z punktu widzenia projektantów. My nie potrafimy zdystansować się i ocenić ich z punktu widzenia takiego, jakimi, e, z jakiego widzą te firmy klientów. A to należałoby zrobić, nie? Bo może tak być, że właśnie w Twoim mieście są jacyś klienci, którzy szukają projektanta, ale te firmy, które istnieją, z jakichś powodów nie trafiają do nich, nie przemawiają do nich. Ta oferta dla nich po prostu nie jest interesująca. I tu kluczowe by było właśnie to, żeby do takich osób trafić. A to możesz zrobić tylko i wyłącznie komunikując jakąś wartość, której nie komunikuje Twoja konkurencja. Mhm. Czyli znaleźć tak naprawdę, zobacz, takie swoje własne sposoby i rozwiązania na to, by trafić do e, grupy klientów, która będzie odpowiednia dla Ciebie, to usiłujemy Ci powiedzieć, że nie musisz postępować tak jak inni e, i żeby po prostu się na tych osobach nie wzorować, bo to będzie znowu powielenie e, czegoś, co już funkcjonuje na rynku, tak, a e, cała zabawa polega na tym i cały PiS polega na tym, żeby właśnie w ten sposób się tą swoją unikalnością wyróżnić, tak? Że ty to robisz tak. inaczej, dajesz jak gdyby inną perspektywę, inny pogląd na coś i, i to jest fajne, nie? Bo to jest no i coś, co tak. będzie zupełnie inne od tego, które już, co już jest i, i, i to będzie inna droga, nie? Być może... Albo nawet, tak, albo nawet nie będzie zupełnie inne, ale podkreślisz pewnego rodzaju wartość, której twoja konkurencja nie komunikuje, tak? I tutaj ten na, nale, należy tej unikatowości szukać w taki dosyć kreatywny sposób, bo ważne jest, żebyś zrozumiała, czy zrozumiał, że no, uważamy, że w dzisiejszych realiach napisanie, że działasz terminowo i e, profesjonalnie, no to w zasadzie to równie dobrze można nic nie napisać, nie? To nie jest w ogóle, mm, to nie jest w ogóle skuteczne, to jest po prostu... Nijakie, żadne, i do nikogo to nie trafi. To też trzeba mieć tego, e, tego świadomość. Nie? Czyli zobacz, tak naprawdę y, to boję się, zamień na słowo odwaga, próbuję, chcę i teraz szukam sobie tych sposobów na to, jak mogę to właśnie osiągnąć, biorąc to y, tak y, naprawdę pod siebie, tak, dopasowując to do, do siebie, coś, co będzie z Tobą rezonowało, będziesz się czuła w tym świetnie i to już po. Po kolei te kroczki sobie poukładasz, jeżeli będziesz miała stworzoną tą ofertę, która będzie komunikować to, co masz do przekazania, tą wartość, o której mówimy, która jest rzeczą najważniejszą, bo ty projektując ogrody, ogrody tak, dajesz ludziom tą wartość, która jest zamieniana właśnie w twoją stronę na, na, na te pieniążki, tak? I, I tak to właśnie tłumaczymy i tak to powinno wyglądać w każdym biznesie, tak? Także widzisz, ty mówisz, że obawiasz się, bo w twoim mieście jest konkurencja, a my ci mówimy: to super, bo to jest szansa. E, I to, to też jest szansa na to, żeby właśnie. Popatrzeć, tak, spróbować przynajmniej obiektywnie i na chłodno ocenić tą tak zwaną konkurencję i po prostu iść w innym kierunku, iść inną drogą. I też nie Więc... bać się testować Iza, nie, no bo nie, nie za każdym razem ci coś wyjdzie, może ci coś nie wyjść trzy razy, a za czwartym razem wyjdzie i o to chodzi, nie? Tak, i tutaj zachęcamy Cię też do tego, żeby tak jak mówimy, żeby spojrzeć na ofertę tych konkurencyjnych projektantów. Z punktu widzenia klientów, a nie z punktu widzenia ciebie jako projektanta, bo idziemy o zakład, że jest tak, My to po prostu wiemy jakby z doświadczenia, bo same, same tak postępowałyśmy, że rzeczy, które w ofercie tych projektantów zwracają twoją uwagę, są niezauważalne dla klientów. Możesz o tym też pogadać z innymi osobami, gdzieś tam osobami bliskimi jakimiś, tak? Na przykład na nich przetestować ofertę swoją i ofertę konkurencji, żeby zobaczyć, co wyłapują, żeby zobaczyć, co widzą, pod jakim kątem na to, na to patrzą, nie? To jest zawsze ta nasza ułomność, nie? że po prostu siedzisz, siedzisz w tym myśleniu o projektowaniu na tyle głęboko, że trudno jest się zdystansować. Mm -hmm. Osoby bliskie, zaprzyjaźnione, albo być może odważysz się na to, by faktycznie y, y, napisać na y, grupie takiej, y, która działa w branży. Warto sobie poznawać y, tak, wartościowych ludzi, którzy również... Y, tym samym kierunku powracają, ale zobaczyłem kierunek i tak to jest, cel jest do w naszym przypadku taki sam. Czyli ten efekt końcowy, ten ogród, klienta, który będzie pocieszył przez długie, długie lata, tak? który da tą radość, zadowolenie, satysfakcję, bo będzie on nie tylko piękny, ale też funkcjonalny, będzie spełniał te oczekiwania, marzenia i potrzeby osób, które będą z niego po prostu korzystały, nie? I taki jest wspólny cel, to założenie. Dobra, i myślę, że to dosyć mocno wyczerpuje temat, ale jeśli miałabyś dodatkowe pytania do tego pytania, no to wiesz, gdzie nas szukać i możesz się z nami po prostu skontaktować. E, a z Wami się żegnamy i słyszymy się już w kolejnym odcinku specjalnym. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Papa. Pa.